Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Co my tu mamy? Głowa bez jeźdźca. No to mi przypomina taką książkę Meinrida, Jeździec bez głowy, i taki wiersz Antoniego Słonimskiego stosowny. On jest krótki, więc pozwolę sobie go zacytować, zanim przeczytam pytanie. Naftowa lampa, cygaro w ustach, cisza wokoło. Zza palisady rży niespokojnie srokaty mustang, dzwonią cykady. Śpiąca w hamaku blada Luiza budzi się, patrzy między parowy, widzi na wzgórzu w blasku księżyca jeźdźca bez głowy. To Luiza Puan Dexter, tam jedna z bohaterek tej książki, Jeździec bez głowy. No ale czytam pytanie, głowy bez jeźdźca. Panie Stanisławie, czy jest pan w stanie sobie wyobrazić i przewidzieć, jak wyglądałoby życie Polaków, gdyby nasz rząd zgodził się na status bliskiej zagranicy wobec Rosji, jak wobec Niemiec? Pod którym butem byłoby nam lepiej i dlaczego? Czy takie rozwiązanie ma jakiś praktyczny sens, skoro jest jeszcze tak wiele innych butów chętnych, by nad nami górować? No, na pewno wielu Polaków byłoby niezadowolonych, tak jak było, bo my nie musimy tutaj się zastanawiać, czy wyobrażać sobie, jakby wyglądał status bliskiej zagranicy wobec Rosji. No to już mieliśmy to za PRL-u, no i mnóstwo ludzi było niezadowolonych. Zresztą ten status trochę się zmieniał, bo inny był w czasach stalinowskich, inny w czasach chruszczowowskich, jeszcze inny w czasach breżniewowskich, no i jeszcze inny w czasach gorbaczowowskich. Także ten status też się zmieniał, chociaż zasadniczo jego zręby były takie same. A jak wobec Niemiec? No w tej chwili mamy taką próbę wprowadzenia statusu bliskiej zagranicy, no właśnie metodami szantażu finansowego, różnymi innymi. Krótko mówiąc, lepiej nie być pod niczym butem. No ale nie zawsze jest to możliwe oczywiście. I czy takie rozwiązanie, pyta pan, ma jakiś praktyczny sens, skoro jest jeszcze tak wiele innych butów chętnych, by nad nami górować? No, gdyby w polityce można było zawsze realizować wariant optymalny, no to życie by było proste, ale niestety rzadko się tak zdarza, bo oprócz takiej kategorii, jaka występuje w stosunkach międzynarodowych, a która się nazywa suwerennością, to występuje jeszcze druga kategoria, mianowicie mocarstwowość. No i suwerenność oznacza, że państwo może samodzielnie kształtować własne prawa, rządzić się, krótko mówiąc, po swojemu, a mocarstwowość polega na tym, że nie może, że musi słuchać się silniejszego. No i tu między jedną ścianą a drugą tak się zataczamy. La Paz 156. Witam pana. Chciałem poprosić o ocenę postawy pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Czy jednoznaczna ocena jego postępowania i gloryfikacja jego posunięć nie zostawia tak zwanej otwartej twórtki dla dzisiejszych wojskowych w stosunkach z obcymi wywiadami? Skąd mamy wiedzieć, czy nasz najważniejszy sojusznik nie szykuje nam tego samego, co ZSRR w XX wieku? Z wyrazami szacunku, Paweł. No, mamy powody, żeby się obawiać, że nasz najważniejszy sojusznik różne tutaj niespodzianki nam szykuje. Podobne niektóre przynajmniej do tych, co ZSRR. ZSRR planował na przykład tutaj, tu pan pułkownik Ryszard Kukliński odegrał pewną rolę w udaremnieniu tego planu. Mianowicie planował uderzenie na zachodnią Europę i Polska miała uderzać
na Danię i w tamtą stronę. W związku z tym musiała tutaj wojska jednorazowego użytku, te niebieskie berety tam i tak dalej. No więc pan pułkownik Kukliński to swoim działaniem udałem. Jeśli chodzi o ocenę, bo nie chciałbym tutaj w szczegóły się wdawać, to powiem tak, że to ja zresztą mówiłem wielokrotnie i między innymi panu Parysowi mówiłem, kiedy jeszcze był ministrem obrony. Otóż powiedziałem tak i podtrzymuję to, że gdyby pułkownik Ryszard Kukliński, wykonując swoje zadania, bardzo cenne zadania szpiegowskie dla Stanów Zjednoczonych, stawiał im warunki polityczne, na przykład taki, że w razie czego Stany Zjednoczone czy NATO nie użyje na terenie Polski broni jądrowej. Bo takim warto przypomnieć, że takim impulsem, który skłonił pana pułkownika Ryszarda Kuklińskiego do podjęcia się zadań wywiadowczych na rzecz Stanów Zjednoczonych, to była wiadomość, że w razie wojny NATO odpali na terytorium Polski 400 ładunków nuklearnych, co oznaczałoby zagładę naszego narodu. Więc tutaj pułkownik Kukliński z pobudek szlachetnych podjął się tych zadań szpiegowskich, ale nie stawiał, o ile mi wiadomo, nie stawiał Amerykanom żadnych warunków politycznych. Natomiast gdyby postawił warunek polityczny, na przykład taki, że w razie czego Stany Zjednoczone nie, nawet zdając sobie sprawę z tego, że Amerykanie go oszukają, to bym go uważał za męża stanu, który w warunkach skrajnie dla siebie niekorzystnych jednak próbowałby jakiś interes państwowy i narodowy Polski, bo być albo żyć, albo nie żyć narodu, to jest ważny interes, załatwić przy tej okazji. A ponieważ, o ile mi wiadomo, nie stawiał Amerykanom warunków politycznych, uważam, że był szpiegiem działającym ze szlachetnych pobudek. Pan Stanisław Lelito. Panie Stanisławie, kto według pana będzie następnym prezydentem Polski? Czy ma pan jakiegoś kandydata? Drugie pytanie. Co po swojej kadencji zrobi Andrzej Duda? Czy ma już jakąś upatrzoną, ciepłą posadkę? Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze chyba nie ma, bo jeszcze się próbuje podlizywać tym, od których to zależy, to znaczy naszemu najważniejszemu sojusznikowi. No i tutaj teraz ma problem z Niemcami, bo nie wie, czy podpisać ewentualną nieuchwaloną ustawę o Sądzie Najwyższym, czy nie podpisać. Natomiast kto będzie następnym prezydentem Polski, nie mam pojęcia. Mówi się na mieście, krążą fałszywe pogłoski, że następnym kandydatem na następnego prezydenta ze strony obozu Dobrej Zmiany to ma być pani Beata Szydło, a z kolei ze strony obozu Zdrady i Zaprzaństwa to nie wiadomo, bo pan Rafał Trzaskowski w maju ubiegłego roku był w Ameryce i tam namawiał się z Żydami. W związku z tym być może to nie Donald Tusk, tylko on jest najukochańszą duszeńką naszego najważniejszego sojusznika. Beata Szydło też ma pewien atut, bo jest absolwentką Szkoły Liderów przy Departamencie Stanu, więc jasne, ma, jak widzimy, jeden kandydat ma zalety i drugi kandydat ma zalety. Pani Aleksandra Karpacka. Panie Stanisławie, ostatnio dopytywałam pana o granice moralne w roli adwokata. Podawałam za przykład bestialskie zabicie małego dziecka. Pan twierdził, że jako adwokat po prostu wykonywałby pan swoją pracę, szukając choćby okoliczności łagodzących oraz że nie ma obowiązku bycia adwokatem, jeśli ktoś ma problemy moralne.
Ale czy to oznacza, że adwokatami mogą być tylko ludzie bez serca i empatii? Chodzi o to, czy jeśli ja nie potrafiłabym rozmawiać z klientem, który poćwiartował swoje dziecko i zastanawiać się, jakby tutaj takiego potwora usprawiedliwić okolicznościami łagodzącymi, to znaczy, że nie mogłabym być adwokatem tylko dlatego, że posiadam jakieś granice tolerancji na zło. Celowo wymieniam skrajnie odrażające przypadki, bo gdyby chodziło o faceta, który po pijaku dźgnął nożem swojego szwagra albo dajmy na to złodzieja, potrafiłabym taką sprawę przyjąć bez oporów. Czy więc nie jest to trochę zbyt zero-jedynkowe pojęcie, to znaczy albo nie masz granic moralnych, albo nie zostawaj adwokatem? Nie, wcale nie ma takiej sytuacji. Przecież adwokat nie ma obowiązku przyjmowania wszystkich spraw, do których tam się klient zgłasza, więc nie musiałaby pani bronić takiego zbrodniarza, co do którego miałaby pani moralne wątpliwości. Natomiast w każdym zawodzie są pożyteczne pewne, czy sprzyjające sprawnemu wykonywaniu tego zawodu cechy. No i adwokaci też pewne cechy muszą posiadać. To odpowiem pani takim wierszykiem Juliana Tuwima, właśnie o adwokatach pod takim tytułem, adwokaci. Ci nigdy nie oszaleją. Świat się będzie już walił. Wąż ognia równik oplecie i kontynenty zapali. A oni, ironiści, mędrkowie wykrętów chytrych, wyciągną wstecki paragraf i rozprostują na wytrych. I jak klaun na arenie, otworzą drzwi tekturowe, przejdą na drugą stronę i dumnie podniosą głowę. Voilà. Pan Krystian Lewandowski. Szanowny panie Stanisławie, na początek pewne sprostowanie. Ostatnio ktoś pytał pana o to, jak się ma Michał Chodorkowski. Pan najpewniej nie zrozumiał, że iż chodziło nie o oryginalnego Chodorkowskiego, a o pewnego twórczego widza pańskiego kanału, który swoje pytania poprzedzał barwnymi opowieściami o swoich przygodach. No, wie pan, przypuszczenie, że ja nie zrozumiałem, że to nie prawdziwy Michał Chodorkowski się do mnie zwraca, no, to nie jest zbyt uprzejme, ale mniejsza z tym. I tu prośba do moderacji, do której to prośby może się pan przyłączy, aby zrobić wyjątek i dopuszczać jego elaboraty, które stały się już legendarne w pańskich sesjach Q&A, a które ostatnio bodaj zostały odrzucone jako zbyt obszerne. Ja wyjaśniam, że ja nie mam wpływu na to, jakie pytania tutaj dostaję w ramach tych cykieli. To o tym decyduje pan Krzysztof Pawlak, ale nie ja. W związku z tym to do niego proszę się zwracać z ewentualnymi postulatami czy pretensjami. A teraz pytanie właściwe. Czy był pan pytany przeze mnie o alfabet Kisiela? Kiedyś był pan pytany przeze mnie o alfabet Kisiela i kilka jego wypowiedzi o innych osobach. Ostatnio przypomniałem sobie to nagranie i zastanowiła mnie kolejna kwestia. Stefan Kisielewski bardzo pozytywnie wypowiadał się o Piłsudskim, natomiast o Dmowskim dość krytycznie, choć nie bez szacunku dla jego formatu jako polityka. Podkreślał wręcz wyraźnie, że z tej dwójki zdecydowanie opowiada się za Piłsudskim, który nawet bodaj przez jego ojca był traktowany z pewnym kultem. Czy to nie zaskakujące, że Kisielowi jako wolnościowcowi bliżej było do bądź socjalisty niż do Dmowskiego prawicowca? No, wie pan, no, ja nie mogę się za Stefana Kisielewskiego wypowiadać, że jeżeli on twierdził, że Piłsudski mu bardziej odpowiada, nie sądzę, dlatego mu odpowiadał, że Piłsudski był jakimś takim tutaj wolnościowcem, tylko dlatego, że
Piłsudski w odróżnieniu od Dmowskiego, który chyba nie miał takich rysów, jakby tu powiedzieć, romantycznych, to Piłsudski miał, a w każdym razie stwarzano takie wrażenie i to wielu ludziom to wrażenie zostawało. Nie do końca, bo Kisielewski kiedyś tam pisał, bodaj czy nie, w alfabecie Kisiela właśnie o generale Pełczyńskim, jak generał spotkał generała Pełczyńskiego w Londynie, no i tam o powstaniu warszawskim go zagadnął i generał Pełczyński dosyć ostro go tam ofuknął, na co Kisielewski odpowiedział mu tak: frak, fortepian i biblioteka po ojcu. A generał Pełczyński mówi: co frak, fortepian i biblioteka po ojcu? A Kisiel mówi: no to mi się spaliło podczas powstania warszawskiego i chciałbym wiedzieć dlaczego. No to tak właśnie. Wie pan, Roman Dmowski, podobnie jak, znaczy to też kilka takich etapów chyba, bo Roman Dmowski w pierwszej fazie swojej działalności politycznej, podobnie jak tak zwani starzy endecy, był liberałem gospodarczym, a potem to już coraz mniej. Potem się skłaniał ku takim rozwiązaniom bardziej, powiedziałbym, korporacyjnym. O tak. Także no, ludzie z tamtej epoki nie byli tacy jednowymiarowi jak dzisiejsi. W związku z tym no, bardziej interesujący. I tą melancholijną uwagą kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.